W tym momencie jestem na etapie kończenia rzędu czwartego, czyli wachlarza przyłączonego do poprzedniego okrężenia. Został mi do zrobienia ostatni podwójny słupek wachlarza. I łączę go z wachlarzem, który był robiony jako pierwszy w tym okrążeniu. W tym momencie przechodzę do rzędu piątego, a więc robię 4, 2, 3, 4 oczka łańcuszka i robię podwójne słupki wbijane, każdy podwójny słupek poprzedniego rzędu, nie zakończając ich. Dopiero jak zrobię piąty podwójny słupek, zbiorę je jednym oczkiem w całość, żeby właśnie miały kształt odwróconego wachlarza. Tak to wygląda. Robię dwa oczka łańcuszka do góry i zaczynam pierwszy płatek. Cztery oczka łańcuszka, 2, 3, 4. Podwójny słupek wbity w drugie oczko łańcuszka, no praktycznie w trzecie. Raz, dwa. Znowu podwójny słupek. To będzie pierwszy płatek naszego kwiatka. I zbieramy to razem, żeby wyszedł taki płateczek. Teraz musimy zrobić drugi płatek, którego koniec będzie jednocześnie początkiem kolejnego wachlarza. A więc znowu robimy cztery oczka łańcuszka oraz dwa podwójne słupki wbite w szczyt pierwszego płatka. W ten oto sposób mamy dwa dolne płatki kwiatuszka. I teraz przechodzimy do wachlarza. Potrzebne nam jest cztery narzuty. Raz, dwa, trzy, cztery. I przerabiamy wachlarz, wbijając nasze podwójne słupki w górę wachlarza z poprzedniego rzędu. A więc raz, jeden, drugi. Znowu nawijamy dwa razy nitkę. Jeden, drugi. Dwa razy nitkę. Jeden, drugi i tak pięć razy, ponieważ potrzebnym nam jest tutaj pięć ramion wachlarza. Kiedy już mamy zrobione wszystkie ramiona wachlarza, przerabiamy je razem. Raz, dwa, trzy, cztery i piąty i robimy do góry odnogę, która będzie znowu dla nas początkiem kolejnego płatka. I robimy kolejny płatek.
Mamy kolejny płatek. Następny płatek. Gotowy i przechodzimy do następnego wachlarza. Znowu raz, dwa, trzy, cztery. Wbijamy, przeciągamy dwa razy, nakręcamy dwa razy, przerabiamy raz, dwie niteczki, znowu nabieramy dwie niteczki. Dwie niteczki. Dwie niteczki. Przerabiamy razem 5 ramion wachlarza, po czym sobie robimy z pozostałych dwóch niteczek pierwszej nawijki ogonek do góry. I tak to mniej więcej powinno wyglądać. Dziękuję za uwagę.